5:15 rano. Sekunda. Jest 5:15. Jadę do nowego mieszkania z rzeczami. Mam calutki samochód i założone mokre kurne gacie, bo nie zdążyły wyschnąć. Jest mega zimno. Siadam i jadę. No dobra, jestem. Jedną w ogóle z przyjemniejszych rzeczy, którą odkryłem jakiś czas temu, są przejażdżki o świcie. Wszystko jest dużo ładniejsze, drogi są puste. Genialna rzecz, polecam. Przejażdżka przejażdżką, to trzeba rozpakować całą furę. No dobra, to się bierę. Druga tura zapakowana, cały samochód znowu po dach. A jeszcze przyjdzie mój brat z kombiakiem i ekipa z dostawczakiem. Ciekawe, ile razy jeszcze będę musiał jechać. Ekipa nam się 2 godziny spóźnia. A więc rozładowaliśmy właśnie samochody w moim mieszkaniu. Wracamy teraz znowu po kolejną turę towaru. Dzwonili do mnie panowie z ekipy przeprowadzkowej, spóźnią się trochę bardziej niż mieli się spóźnić, czyli nie 2 godziny, spóźnią się ze 3 godziny, a nawet spoko, bo dzięki temu mieliśmy czas zjeść obiad, bo tak to od rana nie było czasu, żeby cokolwiek zjeść. No dobra, to ekipa przeprowadzkowa ma prawie 4 godziny spóźnienia, mieli być na pierwszą, jest za 15:05. Dobra, szybki update. Generalnie wszystkie rzeczy mamy już zapakowane do samochodów, Michał teraz pojechał z ostatnim swoim transportem, jeszcze ja mam pełną furę bagaży, luzik. Tu czekają rzeczy na ekipę, same duże meble, łóżka, jakieś kanapa, pierdoły. No i tu w garażu zajebałem w te ptaczki. No i tu w garażu zostało trochę samochodowych rzeczy, dużo kół do samochodu i pralka. Reszta jest nie nasza, więc jakby spoko. Czy się naraz powinni zabrać na luzie? Tylko jest tak, że nienawidzę przeprowadzek. I mimo, że nienawidzę przeprowadzek, co roku się przeprowadzamy. Dosłownie co roku. Teraz nawet trochę częściej, bo teraz byśmy wytrzymali tylko 7 miesięcy w tym domu. Ale od... Niech na pomyślę. 2003, 2004, 2005. Od 2005 roku co roku, równo co roku się przeprowadzamy. Plus, minus miesiąc. Czyli 2004,
z 12 razy, 13 jakaś masakra. I za każdym razem sobie mówimy z Gorzatą, nie, 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 Luzik, to już ostatnia przeprowadzka, to już fajne mieszkanie, nie będziemy już mieszać. Oczywiście kończy się tak, że się z domu przeprowadzamy, a teraz mamy jeszcze dwójkę dzieci, od groma, kurna, stafu, od groma mebli. Nienawidzę tego. Ale jestem pewien, że za rok znowu się będziemy przeprowadzać. Jakby tego było mało, to się zaczyna padać. No więc dzwonili po lesie, będą za godzinę, a już mają 5 godzin spóźnienia, czyli razem będzie 6. Dobra, panowie przyjechali, pakują meble. Raptem 6 godzin spóźnienia. O, tam jest van. No, fura ma jeden niezły feature, muszę wam go pokazać. Wczajcie światło. W burdlu. O, gdzie czerwone światło. Dobra, słuchajcie. Jest za 10:09. Chłopaki zapakowali dostawczaka i pojechali na nowy kwadrat. Ja też jadę z pełnym samochodem stafu. I będziemy, jeszcze musimy to wyładować. O, zniknąłem, zniknąłem. Ciemność widzę, ciemność. No więc jadę to jeszcze wyładować. Czyli się jeszcze zejdzie. Wszystko rozładowane.